Dobra, siemanko, jak widzieliście w poprzednim odcinku, Uleb dostał odcinku, albo nawet w tym samym odcinku, Uleb już ma serce z powrotem. Nowe części przyszły, mianowicie rozrusznik, akumulator. Nowy rozrusznik już tutaj w środku jest. Jak widzicie, tak samo kruciec mi się udało załatwić prosty. Tylko niestety on jest do 125 i to nie pasuje, dlatego tutaj widzicie takiego dystansa. To jest na razie tylko i wyłącznie do testu, bo muszę sobie załatwić taki kawałek aluminium i zrobić tak jakby redukcję, żeby nie było jakichś tam ścianek ani nic takich oporów, więc to wszystko tam zjadę do równa i potem się to jeszcze uszczelni. Jak widzicie, nie ma airboxa, no airboxa tutaj jest z kieszeni, bo to airboxem nie można nazwać. Jest tutaj. Zrobiłem już ogólnie, pasowałem tą gumę tutaj do środka. Jest troszeczkę za długa i minimalnie kąt jest inny niż powinien być. No niestety nie mam opalarki na chwilę obecną żadnej. Wywierciłem to oczywiście mniejszą dziurę niż jest cała ogólnie ta guma. Czymś takim wywierciłem. Potem ponacinałem tutaj fleksikiem te ząbki, co są. Po prostu no, ponacinałem je tak, żeby to wszystko tutaj siadło szczelnie. Nie ma szans, żeby to wyrwało się z tego. Jest po prostu, połączenie jest bardzo, bardzo szczelne, naprawdę. Teraz widzicie, jaki tu mamy filtr w środku. ogólnie ludzie starsi. Co się interesują troszeczkę chociaż motoryzacją, to by dowiedzieć, co to jest za filtr tutaj wsadzony. Uwaga, jest to filtr od malucha. Filtr od malucha. Z roboty załatwiłem, leżał na śmieciach, to wziąłem. I żeby go tutaj. Akurat wzrokowo mi tutaj pasował, więc przyniosłem do domu, żeby sprawdzić. No i rzeczywiście pasuje to na styk. Nic nie muszę tutaj uszczelniać ani nic, bo jest to tak zrobione na patencie. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Jest to zrobione coś takiego, że z tej strony trzeba podnieść. Cyk, cyk. Ogólnie to całe tutaj, cała ta mufa, czy jak to się tam można to nazwać, pasuje mi tu idealnie do środka tej gumy. Jest to wszystko zrobione tak naprawdę na styk i po prostu to się wkłada o. No jedną ręką nie zrobię, muszę to włożyć z powrotem. Jest to coś takiego. Trzeba po prostu to tylko trafić początkiem. Cyk, cyk. Jest to naprawdę połączenie bardzo szczelne. No i wszystko jest w linii prostej. Nie, jak patrzyłem tam przez dziurki do środka, to po prostu jest to wszystko idealnie. Na styk. Jeszcze będę musiał zrobić taką na wierzchu osłonę, żeby błoto na to nie leciało i zaślepić tą tutaj dziurkę. To znajdę coś, to ewentualnie tą dziurkę jeszcze zaślepię. I mi się wydaje, że to będzie pasowało tu. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda razem z akumulatorem. Akumulator tak samo, wszystko jest przemyślane. Wszystko jest przemyślane. I wszystko tutaj pasuje dosłownie na styk. O, tak to wygląda. Jest po prostu wszystko na styk, jakby to tutaj musiało być. Mam nadzieję, że to będzie chodzić na tym i nie będzie żadnych problemów, bo wcześniejsze rozwiązanie to ta dziura tam w airboxie naprawdę malutka. Tutaj tak samo ta dziurka to też taka malutka i jeszcze była ta zwężka, co wam pokazywałem. Tu już dziura jest konkretna i ogólnie filtr jest konkretny, a nie tak jak te malutkie stożeczki albo tutaj kurde gąbka. Ewentualnie kolega se kupi za dyszkę, kiedy może ewentualnie drugi filtr od malucha. No i też będzie mu to działać, mam nadzieję, długo. Na tym bez czyszczenia, bo ewentualnie można jeszcze zrobić taki pad. No nie ma za dużo tutaj miejsca, bo to jest kurde, naprawdę ta kieszeń jest malutka, ale jakby się dało, to na wierzch by się nałożyło jakieś ewentualnie coś, ale typu jakaś pończocha albo coś w tym stylu.
żeby po prostu ten cały w okresie wiosennym albo coś, cały ten pył i to wszystko nie zaciągało, taka jakby dodatkowa osłona. Jakoś skarpetę albo coś w tym stylu, żeby na wierzch nałożyć pończochę albo takie czepki jak mają w gastronomii. Coś ala typu takiego, żeby na wierzch nałożyć i wtedy na pewno nie poleci to wszystko na to. Dodatkowo się zrobi jeszcze taką osłonkę tutaj na wierzch, żeby po prostu jakieś błoto mu tutaj wlatywać do środka, żeby po prostu nie poleciało na, bezpośrednio na filtr, tylko właśnie na tą osłonę i gdzieś tam bokiem przeleciało. No i mi się wydaje, że będzie to coś z tego, że coś z tego może będzie. No i jeszcze jakieś mocowanie muszę zrobić do, żeby zakręcić ogólnie ten po prostu, żeby nie miał luzów na boki ten akumulator. Dobra. Kurde, za dużo dzisiaj nie zrobię. Takie terminy mnie gonią. Co jeszcze mi tu zostało? Założę łańcuch na tylne koło. Jeszcze łożyska są do wymiany, ale no nie mam kiedy, kurde, do sklepu skoczyć. Ewentualnie kolega będzie to maścił sobie i elektrykę będę przerabiał. Ale to prawdopodobnie jutro, ale może i na tym odcinku, co teraz oglądacie. Tyle. Dobra. Zbytnio nie dam rady nagrywać tak na bieżąco, bo mi się strasznie wydłuża wtedy robota, tak można powiedzieć, że o wiele bardziej mi się to wszystko wydłuża tutaj i dlatego tak nie nagrywam zbytnio, żebyście to widzieli. Kurde, ten przycisk podobno jest zrąbany. Muszę to jeszcze sprawdzić. Kurde, tyle roboty, a mało czasu. Cóż, co tu dalej myślę jeszcze zrobić? Odciąć wydech tylny, przesunąć go bardziej do przodu, bo są tutaj przedmuchy. Nie ma w ogóle uszczelki przy kolektorze. Tak samo tam będą przedmuchy. Olej trzeba jeszcze wymienić na nowy. Kurde, motor jeszcze nie jest, nawet nie był odpalany, no bo mam problem z gaźnikiem, jak widzicie. Będę musiał to poprzerabiać. Gaźnik też nie jest jeszcze to wszystko tak idealnie, bo on jest minimalnie też po skosie. Bo silnik nie jest od tego, jest po prostu, kurde, silnik jest tak jakby bardziej deczko położony na do przodu. Dlatego to tak wszystko jest na lelum po lelum, można powiedzieć, na styk. Co? Ja tu jeszcze spróbuję sobie wcisnąć tego airboxa, obudowę ogólnie airboxa, obudowę kieszeń z powrotem tam do środka i przymierzyć, jak to do gaźnika będzie, czy to będzie pasować, ale teoretycznie będę musiał tu jeszcze tą gumę rozgrzać. Będę musiał ją rozgrzać i pierdolić, rozgrzać, żeby się to dokształtowało tutaj do tego gaźnika. Dobra, koniec. Kończymy na razie, zobaczymy się po przerwie. Jakoś to tutaj spasowało, chociaż i tak nie jestem jeszcze z tego zadowolony. Musiałem troszeczkę skrócić tą gumę. Kurde, akurat o to co tutaj nachodzi na gaźnik. Niestety. Bo było za mało miejsca. Było za mało miejsca i jest teczko, kurde, inny kąt. Wiem, że to ogólnie będzie, spasuje się po pewnym czasie, guma się odkształci i będzie to pasować, no ale kurde, na chwilę obecną tak trochę 5-6-9. No ale prawdopodobnie się uda to złożyć, żeby to chodziło. Powinno coś z tego być. Dobra, to będzie chyba na tyle w dzisiejszym dniu. Chyba będę miał tyle pracy przy tym ulepie. Resztę to się będę męczył jutro. Jutro będzie kolega tak samo. No ale muszę właśnie załatwić sobie to. Ten kawałek aluminium. Bo jak nie załatwię tego kawałku aluminium, to nie mogę nic dalej robić. Mam nadzieję, że na jutro nie zapomnę i załatwię sobie ten aluminium. No, elektrykę to jest chwila, moment, to ją wymaszczę cyk fuch. Rozrusznik i to wszystko też podłączyć powinienem chwila, moment. Największym problemem właśnie będzie z tym gaźnikiem, że to tak podłączy, żeby to wszystko właśnie było miało ręce i nogi.
bo wcześniej to kurde, to było tak poskładane wszystko, że normalnie nawet gaźnik prosto przewodu nie miał. A teraz przynajmniej jest to wszystko tak zrobione, że może coś z tego być. Może coś z tego być. Dobra, ja kończę zabawę z tym na dzisiaj. No i widzimy się w następnym odcinku albo za niedługo.